Cześć wszystkim, jestem Zakłada z kolejny odcinek, już drugi z Łonus, totalna rozwałka, albo Ultimate Mayhem, jak wolicie to nazywać, w sumie jedno to samo, więc zaczynamy sobie trzecią misję, sabotaż na budowie, zaczynajmy. Where are they? They're not in there. I'm sure the diggers must be nearby. Aha! A, spryciarzek znalazł takie malutkie te koparki, że ich w ogóle nie widać. Ale... I need to blow all three diggers up. Dlaczego? Właśnie o tej misji mówiłem. No. So I need to keep my eyes peeled. But you have no weapons. No. Not a problem. There's some in this crate. And more will be teleported in later. Dla robaków żaden problem. Proszę pani, ale ja nie mam zadania. Bez problemu. Tam jest crate. W nim na pewno będzie zadanie domowe. To jest właśnie logika Wormsów. Oni zawsze znajdą sobie metodę, żeby wyjść z opresji. Pamiętam, że się w tej misji dosyć długo bawiłem, jak szczerze, mogę być szczery. I tu widzę budyneczek, w którym wygląda jak budynek. A, tam jest jakaś energia. Ciekawe po co ona tam jest. Więc mamy trzy obiektywy do zniszczenia na mapie. Są nim trzy koparki. Właśnie o tych, o których mówiłem wam wcześniej. Zaczniemy sobie od tej koparki. Myślę, że sobie po tym sznurku raczej wejdę tutaj. Czekajcie go. Dla bezpieczeństwa wejdę sobie jeszcze tak. Wow. I tu na tą deskę sobie wskoczę. O nie! Fuck, Zoku. Nie potrafi pływać. To bullshit w sumie. There she blows. Z moją śmiercią zniszczyłem jeszcze tą koparkę. I can't believe it. Ja też nie. You fail. No. I fail. Powtarzamy na co? Where are they? No już widzieliśmy. Dobra, sprawdźmy. Teraz jak nam pójdzie. Okay, tu mamy dynamit. Skurzę sobie od razu button. Teraz jakoś skillowo sobie to wskoczę. Na pewno mi się uda. Na pewno mi się uda. Na pewno mi się uda. Hej, żołnierz Zoku do dyspozycji. Nie no. Nie mogę. Zróbmy teraz. Może zacznę od innej koparki. Będzie łatwiej. Czemu się wpierdzielam do tej wody? No ja tak. Ja w sumie zawsze jestem i sobie takie problemy. Zawsze wpadam do wody. Nie mam nie wiedzieć czemu. Tak naprawdę. Czy nie jest takie trudne? O, proszę bardzo. Teraz na dynamice wskoczę. Teraz tu. No i super. Ok, bierzemy laskę dynamitu. Zostawiam prezencik i wycofujemy się w bezpieczną odległość. Zoku, kamikazi. Pięknie. There she blows. Oh yeah. O, tu mamy skrzyneczkę. Hej, póki co nie zawiadomiłem żadnych strażników, więc uważam, że jest ok. Znaczek zakaz owcy. No, owca to jest bardzo, bardzo firmowy znak tej gry. Tak mam być szczery. Ja mam jeszcze dwa dynamity do dyspozycji. Myślę, że nam jak najbardziej starczą. Albo mieczem. Śmieszne. Okej, wysadzamy kolejną koparkę i zmierzamy już na tym kierunku, żeby do tamtej dojść. Ach, już nie mogę. Chyba teraz wejdą strażnicy. Ten kopacz już nie ma miejsca bytu. Jeszcze mamy tam jedną do zniszczenia. Ja się boję, że wpadnę tutaj do tej wody, nie? Wiecie co, nie będę ryzykował, pójdę sobie tamtędy. Nie chcę się wpierdzielić do wody, niszcząc już dwie koparki. No tu mam ładne przejście, więc spoko. Naprzód, dzielny Zoku. Żołnierz. Dzielny żołnierz jest dzielny. A patrz, ja nawet nie mam limitu czasowego, mogę 28 minut się tutaj włóczyć, tak naprawdę. Okej, wysadzę ostatnią koparkę. Kolejnego digleta. Szybko uciekaj! Robaczku, uciekaj! I... Excellent work. That digger
is history. Hey, what do you think you're doing? O nie. Those diggers aren't cheap, you know. Let's make him pay. And I don't mean with money. Call yourself a criminal. Ha. Jakiś, mamy dowódców, kurde. A my jesteśmy żołnierzami, więc my jesteśmy najlepsi. Bomba kastowa. Czemu się to nigdy nie znudzi? Oj, cat and monkey business. W porządku. Mamy tu do zabicia dwóch strażników. 20 zdrowia mają. Mało. Jakbym jakąś strzelbę dorwał, to kurde. A tak z powietrza. To mi się podoba. To mi się kurde podoba. Zaraz się was pozbędziemy, misiaczki. Nie wiem, czy ich trafię dokładnie, ale... No, zaryzykuję. Chyba nie trafię. Chociaż zobaczymy. Pięknie, cel. Myślałem, że te kable mi tutaj będą zawadzać, ale chyba raczej zginą. Tak jest, jednego już nie ma. Zobaczymy drugiego. Do widzenia. I drugi. O, ty nie dostałeś w ogóle. Ty farcie. Naprawdę, znowu bomba kastowa. Czemu ten komputer jest... Czemu komputer jest tak bardzo do niej przywiązany? Nie rozumiem. Czekajcie, dlaczego tu zajdziemy? Zabijemy go może jakoś fajnie, co? A spałem mu przywalę. Już ja mu kurde wpałę dam. Nie no, czekaj ty. Czekaj, już idę do ciebie. Myślę, na pewno nie wiedzieć. A nie, on dostał. Z 10 zdrowia. Mało strasznie. Ale teraz, przyjacielu, gwarantuję ci niezapomniane wrażenia. Lot, niczym ptak. Będziesz birdwormem. Pokażę ci, jak to jest szybować i żyć pośród chmur, na przykład wąb. Ja se schowam się w domciu. Generator jakiś tu jest. No cóż, żegnaj. To było zbyt proste. You destroyed the diggers and took care of the enemy. Tak jest. Success. Success indeed. No i jak widzicie, skończyliśmy misję w przeciągu 3 minut 48 sekund, więc nie zdobyliśmy premii czasowej, ale kto o to dba tak naprawdę? Ja de facto już mam ukończone premie czasowe, więc można uznać to, że zrobiliśmy tą premię czasową. Więc zaczynamy. Zaczynamy sobie już czwartą misję. Więc zaczynamy. Skrzynka znaczy ucieczka. Naprzód. Construction of your enemy's weapon factory has been put on hold while the inspectors visit. So the building site is empty. Hang on. Who's this? What are you doing here? The inspectors have just arrived, and they won't be happy to see you. Thought that might wipe the smile off your face? They look mad. You'll need to make your way up this building. Collect the crate at the top. It contains a parachute. Parachute across to the crane platform. And you're out of danger. Get moving then. Okej, więc dostaliśmy proste zdanie. Musimy się przedostać przez ten budynek do góry. Więc sprawdźmy, jak to nam pójdzie. Trochę le parkouru tutaj. Z mojej strony, moich robali, moich żołnierzów. Oho, mamy pierwszego przeciwnika. Dzień dobry. Co mi panie powiesz? Co byś powiedział na srogi wpierdol, może na przykład? O, czekaj. Aha, cześć, co tam u ciebie? Co tam widzisz? Co tam widzisz? Ja wiesz, co ja widzę? Patrzcie tego robaka na przykład. Okej, lecę do góry. On raczej zginie, powinien dostać 30 obrażeń z kija. Tak jest. Kij zawsze pomocny. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Ach, zasalutował jeszcze. Bardzo dobry żołnierz z niego. Dobry by był z niego piechota. Dobra, dobra. Przyjąłbym go chętnie. Tylko tego wąsa tak zgolić i byłoby okej. Mógłby do mojej armii należeć. Bomba odłąkowa kolejny raz. O, ty trafiłeś mnie. Patrz, jaki DPS, 19. Nie mogę tego przeżyć. Ja ci pokażę. A jak nic na kres? O nie, nie będziesz mi pokazał języka za ścianą. Już ja ci pokażę. Zoku został skrzywdzony, ale jego przyjaciele zawsze w mocy. I on cię teraz w pałę strzeli. Ono tu. To co, co, bić się chcesz? Chcesz? Dobra. Wypierdzielaj gościu.
pożarną siłę, więc mamy już dwóch za sobą panów inspektorów. Sarabaroi. Aha. Tutaj mam gościa na rusztowaniu, zobaczymy co... O, nie, bazooka. No, co, co już za zmiana? Czy będzie cel idealny? Nie. Wiesz... Wierzcie mi, że Wormsy mają komputer, w sensie ma takiego cela co do bazooki, nie? Że potrafi trafić z milimetra, nawet jak jest wiatr 9, nie? Który sobie wieje tam gdzieś milion kilometrów dalej. W porządku, wskakujemy do góry. Ha! Iha! Pięknie. O, tu mam jakieś trusy, zobaczmy co to jest. To będzie belka. Mhm. Albo nie, to spadochron po prostu. Ale chwila. Pozbędziemy się pierw tego pana inkwizytora. Panie! Jak nam śrubki? Dobre? Dobre zrobili? Czy nie? Za tak łapy mi pokazujesz. Okej, okay, jednego mamy. I jeszcze drugiego sobie uszkodzimy. Bang. W porządku. Ja się teraz... Jak on przeżył tamten engineer? Jak on przeżył? Jak? Powinien dostać chyba z... Nie wiem, no przynajmniej 15... ten... punktów obrażeń od upadku, no come on. Ach, ale szyderczy śmiech, kolego. Ja bym się mógł zaśmiać swojego rzutu, na przykład. W porządku, mamy tutaj kresa teraz. Naprzód. On się nie pierdoli w tańcu, on będzie skakał po tych skrzyniach niczym prawdziwy mistrz. Prawdziwy mistrz piechoty. Żołnierz. Naprzód, Nekres. Wierzę w ciebie, to twoja misja. O, fuck! Nie! Jakie to... Ale on zrobił... Jakie on trika zrobił, widzieliście? Co za wariat. No dobra. To zostałem tylko ja. Uff, myślałem, że zostanę. Mam spadochron? Jezus, na szczęście. Dobra. To, widać, że nagrysał tylko piechota, słaby z niego lotnik, dlatego ja muszę przejąć stery. Ho, ho. Ale mi wyszedł żarcik. I naprzód. Pięknie, mamy tutaj tulsy. I sukces. You escaped from the building site. Skoro tak mówisz? Aha, tutaj czas do pobicia jest 45 sekund. Ale jaja, lol. Ja to zrobiłem 3 minuty. No nieźle, nieźle. Zaczynamy kolejną misję w takim razie. A naszą kolejną misją jest misja piąta. Piątą misją jest... Służyć i niszczyć. Zaczynamy zatem. 8 minut premia czasowa. Całkiem sporo. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Let's get this job done. And fast. You need to take that building out. By exploiting the weak points. There may be more that we don't know of. Agents? What about agents? Just a couple. What do you mean, just a couple? Well, there's one. And there's another one. Just a couple, eh? Hang on, I'm not finished yet. There's another two there. Uh-oh. And another one on the roof somewhere. I hate you. I know. To jest takie genialne. Te dialogi między tymi. I jeszcze sposób, w jaki oni to mówią, nie? Ten ton rozmowy, Boże. Jak ja uwielbiam tę grę. Dobra. Mamy 8 wiatru, więc postanowię uderzyć w ten TNT, który się tu znajduje. Myślę, że tak, w taki sposób trafię, jak najbardziej. Pięknie. Schowam się za koparką. Zaczęliśmy misję, żeby zniszczyć budynek, więc nie będę się skupiał na agentach. Będę walił w te TNT jak tylko mogę. Zobaczmy co... A, no to oczywiście, że bomba kasetowa. Jak żeby inaczej. O, mamy... O, patrzcie, mamy 4 robaki, mamy Nekresa, Maddie, mnie, Sedniczka i Nekresa, więc całkiem fajna grupka, fajna grupka. O, mamy tu taksówkę, kurde, ale te samochody fajnie wyglądają, patrzcie. Ale bajeranckie to jest. Dobra. Mamy tutaj drugie TNT. Wiatr jest całkiem sprzyjający, więc myślę, że tak w ten sposób trafię. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Agent! Agent uczy się prowadzić. Wow, ten dips. Nieźle. O, mamy tu Krayta. Ciekawe, co się w nim znajduje. The Agents! Zobaczymy, co Agents robi. O nie! Bomba gazowa! Ktoś by się spodziewał. O kurde! Ja tylko chciałem przewieźć przyjaciół. Nekras lubi w taksówce uciekać przede mną na przykład. Ej, to się nawet dobrze składa, lol. On lubi robić mi taksówki. Na przykład w Elswordzie. I wszystko się zgadza. Dobra. Gdzie jest następne TNT? Tam widzę, więc sobie teraz użyję snajperki. Jest bardziej precyzyjna. I sobie tu pykniemy tu. Myślę, że będzie okej. Okay. Świetnie. Schowaj się za koparkę. Dozoka idź. Dobrze, do mnie. Przesiedleć muszę się blisko trzymać. Bliżej niż myślisz. Okej, okay, kolejny agent. Zobaczymy, co zrobi. To będzie bomba kasowa. Oooo! Bazooka. No, z pewnością ta lampa też mi się nie podobała, wiesz? Też czułem dyskomfort chodząc obok tej lampy, więc rozumiem twój ból i rozumiem, czemu ją zniszczyłeś. Mam tu ten plecak odrzutowy, więc na przywód. Tu mamy jeszcze dwa TNT do zniszczenia. Stanę sobie na budyneczku. Myślę, że nie ucierpisz, mój robaczku. A nie wiem, kim to dokładnie jesteś. A serniczek z oku Nekres. Aha, czyli to był serniczek. Czyli serniczek jest blisko mnie, okej. Okay. W każdym razie. Musimy wysadzić to. I jeszcze tam mamy jedno TNT. Mam nadzieję, że cię nie zrzucą stąd. To Maddy jest chyba, nie? Okej, okay, zobaczymy, co agent zrobi. Z pewnością bomba kasetowa, bo jakżeby inaczej. Ah, no. Tradycja się nie zmienia. No, ta koparka też jest brzydka. Też mi się nie podoba. Okej, okay, Maddy tam ma swoją misję. Więc tak. W sumie mogę... Aha. Jestem mistrzem tej gry. Dobra. A tutaj mamy jeszcze kolejne TNT do zniszczenia, więc... A patrzcie, tam jest jakiś fajny statek z tyłu. Ciekawe, co to jest. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy jakieś TNT w środku, nie? Chyba. Dobra. A zobaczymy, co zrobimy agenci kolejny raz. Granat zwykły teraz. Też bardzo firmowy granat tej gry. Ten zielony granat. Każdy, kto ten granat zobaczy, na pewno sobie skojarzy z Warusami. Super owca. W porządku. Aha, jeszcze mam jeden cel do zniszczenia. Dobra, więc to będzie twoja misja, super owco. Jezus, nie skacz. Okej, i tu mamy gdzieś TNT do zniszczenia jeszcze. W porządku. Zmienimy trajektorię lotu. Gdzie jest to TNT? Come on. Aha, chyba je widziałem. Ale dobra. O nie, bo zaraz zginę. Nie. Fuck. Come on. Myślałem, że mogę dłużej latać tym owcą. Cóż zrobisz, agencie? Oż ty. Oż ty, kurde, we mnie? Ja ci w pałę strzelę, czekaj na ty. O, jeszcze... O, ty tu... Czekaj, ty, czekaj. Czekajcie. Kurde, no przecież to jest tutaj. Po prostu sobie zniszczymy to TNT, który tu jest i git. Okej, mamy zero wiatru, więc idealnie trafimy. Bing! Success? Tak jest. Time to deal with those agents. Dobra, więc jeszcze agents musimy załatwić. Nie widzę problemu. Mamy przewag wysokości oraz lepsze umiejętności walki w piechocie. My jesteśmy żołnierzami, kurde. My nie możemy przegrać, jesteśmy męskimi żołnierzami. Nawet jeżeli część moich żołnierzy to dziewczyny. Są męskie dziewczyny, nie wspominajcie o tym. Okej. Okay. Może zrobimy tu jakiś desancik z powietrza? A ty, kole, co to? Co to tu robisz, kolego?
Fuck! No i się naśmiewa ze mnie, no naśmiewa. Biedna Wally, no. Potknęła się o kija. Ale bez problemu. Mam przewagę wciąż. Trafił swojego! Co za? Co za debil? O matko. Nie no. Propsuję cię, mistrzu. It's a long haul for you. O matko, nie no dobra, ja myślałem, że spadłem i zrobiłem z siebie głąba, ale on strzelił swojego robaka, nie? Dobra, zróbmy to może jakąś mądrę. Mądrę. A ciebie nie? Może nalot. To nie będzie głupi pomysł. Chociaż czekajcie. Chcę sobie uturować drogę bezpieczeństwa, dlatego gościu... See ya later, jak to się mówi. To dla ciebie. No co, no co? Żegnaj. Pa. Ej, miałeś wypaść z tego budynku. Mój plan się nie powiódł. No. Mój plan się nie powiódł, fuck. Będę używał bazuki, będzie gitara. O, granat zielony. Nekresa, ale rej strzelił. Tylko to jest wesołe, Boże. Widzieliście, jak język pokazał, nie? I tak rozdziawał gębę i tak dostał granatem prosto w ryj. O matko, to jest takie genialne. Dobra, koniec zabawy. Przyjaciele, moi drodzy. Czas na desant. Niczym prawdziwy żołnierz. Wow, jak on wysoko poleciał, ten robak. Nieźle, nieźle. Okej, zabiliśmy jednego, drugi całkiem sporo oberwał. Spoko. Dobra. Agent Hood. Zobaczymy, co zrobi Hood. Do samochodu się wpieprzyć, patrzcie. On chce stąd wyjechać. Albo nie. Cóż za strategia, odsunąć się na genialną odległość. Strzeli bazuką wprost do wody. Bo pewnie tam była krwiożercza ryba, która mu zagrażała zdrowiu jego. Dobra, na górze mamy agenta Denisa, ale tam jest Zoko, więc Zoko sobie z nim poradzi. Tutaj mamy Maddie, która sobie z Chisem też poradzi. Więc jeszcze tutaj jest jeden. Aston i Hood. W porządku. Pozbędziemy się Hooda, ponieważ bazuka bije 50. Dobra, pozbędziemy się pierw agenta Hooda. Żegnaj, przyjacielu. Prosto w twarz bazuką. To lubię. Jak widzicie, równe 50 mniej. No, cześć, cześć. Okej, kolejna tutaj jest skrzyneczka dla nas. Zobaczymy, co w niej będzie. O, to jest ten spercula, co się tu schował. Zobaczymy, czy uderzy mnie. Nie, nie, on zajdzie na dół. O, ty. Co, ty chcesz serniczka uderzyć? Nie, nie możesz tego zrobić. Serniczek ma 20 zdrowia, znaczy 200 zdrowia. Nie możesz mu ująć ani jednego. No szybciej, czas ucieka. Granat, jednosekundowy. Czyli jednak we mnie. Wow. No nieźle, nieźle, muszę powiedzieć. Dobra próba. Bomba bananowa. Szkoda, że to nie jest dobra mapa na to. Ale sobie jeszcze zgarnę tą skrętkę. Może będzie tu coś ciekawego. Może jakiś osioł na przykład betonowy. Cześć, nakres. Zadam. Dobrze, salutuj, żołnierzu. Dobrze. Święty granat! O tak. Dobra. To tak zrobimy pierw. Wsadzimy pana stąd. Fakt! Nie, nie, misklik! For fakt! Nie, ja jeszcze się zabiję. Matko. Ale zakończymy tą misję świętym granatem, będzie epicko. Dobra. Nie, Nekresa! On jest piękny i młody. A, no, znaczy nie, ale tak tylko powiedziałem, żebyś go nie uderzył. To jest jakiś statek kosmiczny. On mi coś mówi. Mam strzelbę? Nie mam. Dobra, trudno. Żegnaj, śmieciu. Okej, fajnie mamy, pozycję taką z wysokości, więc możemy sobie łatwo ściągać przeciwnika.
On to powiedział jak ten, jak Woody z sąsiada z Piekłorodem. Przy okazji taki mały spoiler, na pewno, znaczy będę robił sąsiada z Piekłorodem, ale jeszcze w dalszej przyszłości. Jeżeli ktoś ogląda, będzie, jeżeli ktoś będzie oglądał to Warhams, to będzie wiedział o tym. A jeżeli nie, no to nie będzie wiedział. Nie, Sorniczek została zraniona. Nie. Dobra, Nekres. To jest twoja chwila prawdy. W ogóle, czy to jest samochód ten? Powrót do przyszłości? Chyba tak wygląda, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, gościu. Masz 60 hapsów. Nie będę się z tobą wygłupiał. Zadam ci laskę. Chciałeś? Masz. Proszę bardzo, na urodziny. No, jaki, też jestem zachwycony. Yeah. Twój samochód został trochę uszkodzony, ale nie bój się. Tu się wyklepie, tam się wyklepie. Blochusz naprawi. Będzie gitara. Ewentualnie na Ize sobie oddasz ten kawałek. Okej, zobaczmy teraz. Agent I. Eston. O! Cóż za cel. Podejście drugie. Muszę wykalibrować, podejść troszeczkę bliżej. Wycalkulować mój lot pocisku. Trajektorię lotu obliczyć. Szybka matma. Serio? Podszedł gość na pół metra i strzelił dopiero. No dobra. Dobra. Serniczek odda ci. I to powiem ci, że nawet nie mniej. Proszę bardzo, to dla ciebie. No chodź, dobra, masz. Serniczek lubi dawać prezenty na urodziny. Szczególnie takie wybuchowe. Yeah. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dynamit chyba 70 zdaje, nie? 75, okej. No i proszę, tak właśnie kończą przeciwnicy. Dobra robota, studenci. Wow, what an amazing field trip! Incredible! We've learned many great things. Now, let's get out of here. Stop right there. Oh, yeah. You're going nowhere. We know what your game is. Ale naftykał nam. What are they on about? I have no idea. Good job, I brought the time machine. What we should do is... Run! O, no. O matko, filmik. Szkoda, że nie widzę tego. Nie słyszę głosu, ale jest chociaż napis są, więc spoko. O nie, startujemy. Robię robił dźwięki. Myślę, że się udało. O, ptasiory. Chyba są ten... mewy, o ile się nie mylę. Wszyscy wychodzić! Przenieśliśmy się w czasie. O kurde, żołnierze, rycerze, arczerzy. O, dół. No proszę. Więc tak, skończyliśmy tę misję w 13 minut, a nie 8. Wow, zajęło nam to strasznie długo. Mimo wszystko to jest koniec tego odcinka, to jest drugi odcinek z Wormsów. Jeżeli wam się podoba, to możecie mi tam dać łapkę w górę, bo to w sobie... Fajnie mi się ogląda to, nie? Wiem, że wam się podoba, więc mi się bardziej chce w sumie to robić. Jak widzę, że chcecie oglądać, co nie? Albo piszcie po prostu, że chcecie. Jeden pies w sumie. Ważne, żebym widział, że chcecie, nie? I będzie mi fajnie, przyjemnie to nagrywać, więc dobra. Misja ukończona. Premiery czasowej nie ma niestety. Mimo wszystko jest dobrze, więc tak. Mam nadzieję, że wam się mi oglądało, że spędziliście dobrze czas i do następnego odcinka z pomysłem. Dalej rozwój. Na razie.